Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Ogarnij Zdrowie. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy na wiele tematów właśnie zdrowotnych. Rozmawialiśmy o profilaktyce, rozmawialiśmy o tym, jak ważne są relacje, rozmawialiśmy o oczyszczaniu, o tym, jak warto żyć świadomie. A dzisiaj moim gościem jest wyjątkowy człowiek, prezes fundacji World Healthy Living Foundation, Norbert Janeczek. Osoba, która jest pasjonatem zdrowego i świadomego życia. Osoba, która daje serce, żeby pomagać ludziom. Człowiek, który jest inicjatorem kampanii społecznej Żyje Świadomie na skalę wcześniej ogólnopolską, a teraz już europejską. Witam serdecznie, Norbercie. Cześć, właśnie witam. Chyba możemy tak mówić, prawda? Myślę, że możemy. Znamy się parę lat już. Tak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tyle dobrych rzeczy, aż musiałem się wody napić, bo wiesz. Bardzo dobrze. Po to wodę. Mamy woda potrzebna, tak? Woda podstawą. Tak, od razu pokazujmy, jakie są. Pomagajmy wypracować właściwe nawyki, prawda? Tak jest. O nawykach też była mowa. Tak. Norbert, jakby nie patrzeć, fundacja realizuje projekty zdrowotne, opierające się głównie na tej takiej tematyce zdrowia, tego psychicznego, fizycznego, świadomości. Jaki wpływ ma w ogóle edukacja i czy ona jest potrzebna? To jest bardzo dobre pytanie. Ja tak jak sobie przypomnę początki, bo to już w sumie 8 lat, w ogóle cała idea, żeby... Taka głęboka potrzeba, żeby stworzyć coś, co da ludziom wartość, co pomoże ludziom żyć lepiej, bo jakby zaczęło się od tego, jeżeli pozwolisz tak bardzo krótko, no właśnie od takiego głębokiego pragnienia, żeby dać ludziom nie rybę, ale dać ludziom wędkę. Wiecie, bo nie jest sztuką dać rozwiązanie, jakby konkretną rzecz na teraz, ale chodzi o to, żebyśmy pomagali ludziom zwiększać świadomość. Jeżeli ludzie będą świadomi, skąd się bierze zdrowie, jeżeli ludzie będą potrafili zadbać sami o siebie, bo jak nie zadbasz o siebie, to nikt o ciebie nie zadba aż tak dobrze, to wtedy będą w stanie poprawić jakość i komfort swojego życia. I tak obserwując, popatrz, no zobaczcie, drodzy Państwo, mamy rozwój cywilizacji, wszystko idzie przepięknie do przodu, nowe technologie, tak wiele cudownych rzeczy się pojawia, które ułatwiają nam żyć, komunikować się, wszystko przyspiesza i mimo takiego postępu cywilizacyjnego, jak zobaczymy sobie na statystyki, to no, teraz wiemy już, bo już takie dane są, że skraca się długość życia, że te dzieci, te malutkie dzieci, według wielu analiz, będą żyły krócej niż ich rodzice. To jest przerażające. Jeżeli zobaczymy, jak bardzo rośnie ilość chorób cywilizacyjnych, mimo postępu cywilizacji, tak naprawdę przez ten postęp cywilizacji, bo my sobie nie radzimy, nie nadążamy, jeżeli depresja staje się tematem w pierwszej trójce tych dolegliwości, jakie gdzieś tam nam coraz bardziej będą towarzyszyły, jeżeli zobaczymy na dzieci, gdzie olbrzymia kilkadziesiąt procent dzieciaków ma depresję, około 50%, różnie to w różnych krajach wygląda, wiele myśli o samobójstwie i tak dalej, i tak dalej. Nie wygląda to wcale optymistycznie. Okazuje się, że to, co robiliśmy do tej pory, nie działa, nie funkcjonuje. No bo gdyby funkcjonowało, to byśmy sobie ludzie radzili lepiej, to by lepiej żyli, żyliby w większym komforcie. No ale to nie działa. I gdzieś tam ileś lat temu pojawiała się ta koncepcja, taki pomysł, żeby dać ludziom wiedzę, bo tylko w ten sposób możemy zmieniać ludziom życie, poprawiać ludziom życie, jeżeli pokażemy jak. I to nie muszą być jakieś bardzo skomplikowane rozwiązania. Medycyna jest cudowna, ona jest fantastyczna, ona ratuje życie, ma to robić i rzeczywiście robi to. No ale potrzebujemy zejść trochę głębiej. Potrzebujemy, tak jak wspomniałeś na początku, spojrzeć na to holistycznie, czyli każdy element życia, jak myślimy, jakie emocje sobie potrafimy wytwarzać, jak się odżywiamy, aktywność, jak sobie radzimy ze stresem i tak dalej, jakie mamy relacje. To wszystko wpływa na nasze zdrowie. Trzeba na sobie patrzeć w takim znaczeniu holistycznym. Dopiero wtedy możemy być notorycznie zdrowi, a jak jest zdrowie, to jest szczęście. I jak jest szczęście, to jest ta chęć dzielenia się sobą z innymi ludźmi. To jest ta chęć dawania siebie, to jest ta chęć jakby bycia w życiu nawet innych ludzi w taki pozytywny sposób, bo to, co mamy w sobie jakoś
No zobaczcie, jak to jest. Taki sposób nawet nieświadomy przenosimy, prawda? No zobaczcie, drodzy Państwo, spotykacie się, wchodzicie do miejsca, gdzie ludzie są schorowani, czują się źle i jakoś ta energia opada, jakoś tak się czujemy gorzej. A pójdziemy w miejsce, gdzie jest zupełnie inaczej, ludzie są bardziej świadomi, gdzieś tam bardziej rozwinięci, oni mają tą radość, tą energię, to też nam się udziela. A to wpływa na nasze życie. Tak opowiadając dosyć długo na Twoje pytanie. Czy taka edukacja przynosi oczekiwane rezultaty? Zdecydowanie tak. Na początku z pewną dozą nieśmiałości, te kilka lat temu, jakieś 8 lat temu zaczynaliśmy, bo rzeczywiście mieliśmy obawy, czy ludzie w ogóle przyjmą to, czy ludzie będą chcieli się rozwijać, czy będą chcieli zdobywać tą wiedzę. Okazuje się, że cudownie to się przyjęło. Wiesz, jak ludzie widzą wyniki, jak ludzie widzą efekty, to chętnie w to wchodzą. I tak jak mówię, to nie chodzi o skomplikowane rzeczy. Czasami kilka prostych, bardzo prostych zmian potrafi zmienić bardzo mocno życie. To jest niesamowite. Jeżeli spojrzymy na konferencję, bo tych akcji jest wiele, tak? Jakbyś mógł przytoczyć, jakie to są akcje. Dobra, spojrzyjmy. No, zaczęło się od Żyj Świadomie. To jest ta akcja, która składa się i z konferencji zdrowia, takich już na żywo, czy składa się z webinarów, czy nawet takich klubów zdrowia lokalnych, którzy ludzie robią w różnych miastach, bo to się dzieje. Zaczęliśmy od Polski, ponieważ efekty były rzeczywiście wyśmienite i wiele osób było zainteresowanych za granicą, dlatego my tak naprawdę teraz działamy w całej Europie, w wielu krajach europejskich. Zaczynając od Słowacji, Czechy, Rumunii, Grecję, kończąc na Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji i tak dalej. Już też troszkę poza granicami naszego kontynentu też działamy. I zaczynaliśmy tutaj lokalnie, bardzo lokalnie. Zaczęło się na Śląsku zresztą, tak? Zaczęło się na Śląsku, ale później poszło dalej. I jeżeli przyjrzymy się przez te 8 lat, co się zadziało, co udało się zrobić, no bo to najlepiej spojrzeć na wyniki, tak? To jest, słuchajcie, to jest blisko 1500 konferencji zorganizowanych, takich, no, na której są po kilkadziesiąt, po kilkaset osób. To jest duża ilość. Wielkie gratulacje, tak. Bo startowało to z ilością kilkudziesięciu osób, tak. Bo pamiętam właśnie tę konferencję na Śląsku. Ty śledziłaś to od samego początku, tak, prawda? Tak, i tu nawet w Rybniku, w teatrze też była organizowana. Sama organizowałaś tę konferencję. Taka to sytuacja, pasjonatka życia, tak. Zdrowia i takiego czerpania z życia pełnym garściami. Dzielenia się z ludźmi, tak? Dlatego tu razem dzisiaj siedzimy. Dokładnie tak. Słuchajcie, to jest 130 tysięcy ludzi już. O tylu wiemy, ale bardzo wiele osób tych nagrań, które mamy, bo są to i webinary, są to różnego rodzaju materiały, które są odtwarzane później, tego jesteśmy pewni, ale tych ludzi jest, jestem przekonany, zdecydowanie więcej. No bo nie wiem, słuchaj, jedna osoba, mamy otworzenie, ale tam czasami po dwie, po trzy osoby siedzą, tak? Więc te materiały wracają, one krążą. Więc 130 tysięcy uczestników. 30 ekspertów, bo to też trzeba powiedzieć, że każdy, jeżeli jest ekspertem, jeżeli jest pasjonatem zdrowia, to jest taki apel do Państwa, że jesteście ekspertami, pasjonatami zdrowia, chcecie się dzielić tą wiedzą, macie tą pasję w dzieleniu się i w takim ulepszaniu ludziom życia, oczywiście bez wchodzenia z butami, bo nie możemy komuś na siłę zmusić, żeby wprowadził jakieś nowe nawyki, żeby zmienił swoje życie. Możemy pokazać szansę. Ja tak uważam, możemy zainspirować, starać się zainspirować, ale nie zrobimy tego na siłę. To już jest decyzja każdego z nas, czy jest gotowy otworzyć się i coś nowego wprowadzić. Tak naprawdę, czy jest gotowy żyć lepiej? Czy jest gotowy żyć, przynajmniej w takim rozumieniu, energii, zdrowia, w takiego poczucia radości, czy jest gotowy żyć lepiej? 30 ekspertów w różnych krajach, no i też warto zaznaczyć, że osoby, które są tymi liderami lokalnymi, są zauważani, są aktywni społecznie. My takie osoby i są oczywiście zainteresowane zdrowiem, promowaniem tego zdrowia. My też ich zapraszamy jako ambasadorów fundacji. Nie każdego, ale tych ambasadorów już w Polsce i w Europie jest ponad 100 ambasadorów, którzy no gdzieś tam codziennie systematycznie promują to zdrowie, plus eksperci, którzy dzielą się tą wiedzą. Część ekspertów mieliśmy okazję gościć w programie właśnie Ogarnij Zdrowie, więc z tego też możemy być dumni, że tutaj fundacja i telewizja znalazła wspólne podejście do tego, żeby promować i dawać wartość ludziom. To prawda i to jest cudowne, że ta telewizja, bo to nie jest takie powszechne, że tutaj są ludzie świadomi. Tą telewizję zarządzają i pracują tutaj ludzie świadomi, którzy widzą, że no to jest ta rola telewizji, to jest ta rola mediów. Właśnie rolą mediów jest
promować zdrowe nawyki, promować lepsze życie, zachęcać do tego, no bo kto nie jak, jak nie media, które mają większą siłę dotarcia, więc wielki szacunek i ukłony dla telewizji, dla was, że chcecie się dzielić z tym, chcecie inspirować ludzi do tego. To są te cudowne zmiany, które możemy wprowadzać w ludzkim życiu, bo jeżeli jesteś w stanie wprowadzić coś u siebie, coś, co działa, jesteś w stanie zainspirować nawet jedną osobę, przez to pomóc jej żyć lepiej, zdrowiej, mieć więcej energii, tej radości życia, to jest coś cudownego, co możemy zrobić. Bo, i o tym warto powiedzieć, bo ta osoba, jak wprowadzi to w życie i to zadziała, a to działa, jak wprowadzisz to w życie, to dzieli się tym dalej. Tak się zmienia świat, nie trzeba robić wielkich rzeczy. Chodzi o to, żeby zainspirować nawet jedną osobę, a ona jest w stanie ponieść to dalej. Tylko, że każdy z was to może zrobić, drodzy państwo, każdy z nas to może zrobić i robimy to każdego dnia. Pytanie, czy ściągamy ludzi w dół, czy inspirujemy do pójścia do przodu, do lepszego życia. Co kto potrzebuje oczywiście, ale każdy jest w stanie zmienić życie wielu, wielu ludzi, milionów ludzi, zmieniając coś wokół siebie i zaczynając od siebie oczywiście. A jakbyś mógł wrócić jeszcze do tych rezultatów, jakie ludziom dają rezultaty, jakie ludzie mają rezultaty z korzystania właśnie z w taki sposób podawanej wiedzy? Oj, tego jest bardzo wiele, ale tak pokrótce nawet. Ostatnio rozmawiałem kilka tygodni temu z pewnymi ludźmi z Francji. To jest w ogóle piękna historia, gdzie ich córka w wieku kilku lat okazało się, że zaczęła tracić wadze w nogach, zaczęły się problemy neurologiczne i wylądowała na wózku inwalidzkim i medyce nie mogła sobie poradzić coś, co jest grane. Okazało się, że to jest neuroborelioza. Tak bardzo powszechna borelioza, która rozwija się w neuroboreliozę. Dziecko, które miało wiele marzeń, bo jej marzenie było jeździć konno i ta dziewczynka ma na imię Żad. I ona widzieli, jak ja rozmawiałem z tą mamą, ona była wzruszona, bo ona widzieli, jak to dziecko gaśnie, jakby traci ten zapał do życia. Wiele godzin spędzonych w szpitalach, kroplówki, badania, no, dramatyczne historie. I nagle trafia na ludzi z fundacji, nagle trafia na konferencję zdrowia, nagle dostrzega, że można troszkę inaczej podejść. Czasami zmiana pewnych nawyków, prostych czasami rzeczy, jak jakieś nowe badanie. Okazuje się, że to potwierdzone, że to jest neuroborelioza. Odpowiednie produkty naturalne, bo natura jest cudowna, natura ma wszystko w sobie, jest w stanie wspomóc dochodzenie do zdrowia, jest w stanie wspomóc zachowaniu zdrowia. I zaczynają to wprowadzać. Mija parę tygodni, ona zaczyna czuć się lepiej, mija parę miesięcy, ona wstaje z wózka, teraz jako nastolatka, jeździ konno, realizuje swoje marzenia, ja już mam ciarki, jak o tym rozmawiam. Jest wiele takich historii, czyli inna kobieta, która organizowała się pewne wydarzenie, kobieta, która piątka dzieci, po wypadku bardzo mocno schorowana, jakby siadła psychika, jak siadła psychika, to zaczęło siadać zdrowie. Wielkie problemy z chodzeniem, wiele, wiele chorób, o balkoniku weszła na tą scenę. I wyobraźcie sobie, że po roku czasu ona, wprowadzając nowe zmiany, wprowadzając produkty, które naturalne, które pomogły regenerować organizm, ale też te nawyki zmieniając, świadomość zmieniając, sposób myślenia zmieniając, czyli korzystając z tego, co daje fundacja, co dajemy poprzez te akcje, ona wchodzi na scenę o własnych siłach, w obcasach. Jest wiele takich historii, ale jeszcze jedną rzecz myślę, że trzeba powiedzieć, to jest akcja skierowana do dzieci, do młodzieży, do rodziców. Dokładnie. No właśnie, to jest bardzo ważna rzecz. Bym ci przypomniała, jakby ci umknęło, to bym ci przypomniała. Już mów. To jak już pytasz o tą akcję skierowaną do dzieci, do młodzieży, do rodziców, widząc, jak wielkie wyzwania mają dzieci, młodzież, ale jak wielkie wyzwania mają rodzice, którzy w tym natłoku spraw, w tej gonitwie, w tej pogoni za tym, żeby funkcjonować jakoś, w tym zmieniającym się świecie, nie radzą sobie. Te chcą dobrze, my kochamy swoje dzieci, ale często sobie nie radzimy, nie wiemy, jak właściwie postąpić. I widząc tą potrzebę, wprowadziliśmy akcję Świadomość Procentuje. To była akcja skierowana stricte do dzieci, do młodzieży, do nauczycieli też i do rodziców, do dziadków. Chodzi o to, żeby pomóc tym młodym ludziom lepiej funkcjonować. Jeżeli połowa ma depresję, mniej więcej, jeżeli ileś procent myśli o samobójstwie, kilkadziesiąt procent myśli o samobójstwie, jeżeli kilka procent podejmuje próby samobójcze, w różnych krajach to różnie wygląda, tak? To coś jest nie tak, zdecydowanie coś jest nie tak. Elektronika, internet, wyimaginowane życie w internecie, nieprawdziwe. To wszystko bardzo mocno frustruje te dzieciaki, one sobie nie radzą. No i dzieją się bardzo złe rzeczy. I powstał taki pomysł, żeby zorganizować kampanię, akcję, która
pomogłaby tym dzieciom nabrać pewności siebie, nabrać, pomóc sobie radzić z hejtem. Dawniej, jeżeli ktoś miał hejterów, to się działo na podwórku. A teraz się dzieje w internecie. Jak można komuś zniszczyć życie jednym głupim wpisem czy jedną głupią akcją i to się rozprzestrzenia później. I nagle z ludzi wychodzą potwory, które znęcają się. Wy znacie, drodzy Państwo, wiele takich historii. I zaczęliśmy z akcją dwa lata temu, w pandemii. Tak, bo to jeszcze były czasy, tak, kiedy to zamknięcie no, mocno zadziałało na te dzieciaki, na nauczycieli. Nauczyciele też często sobie nie radzą z wieloma informacjami, albo inaczej, chcieliby więcej, ale też nie są w stanie pomóc każdemu. 120 placówek wzięło udział. W zeszłym roku już 200 placówek szkolnych wzięło udział, plus tysiące osób zapisanych indywidualnie, bo to mogą zapisywać się osoby indywidualne. I uwaga, ponieważ to działa, teraz już 460 placówek jest zapisanych. Zaczynaliśmy od 120. Wzrost prawie 400%, prawie, w ciągu 2 lat. I tysiące indywidualnych osób zapisanych. Jeżeli ja widzę, jeden przykład dam, bo to są tysiące przykładów dzieci. My dostajemy bardzo wiele pism, wiele listów, wiele informacji, jak się zmieniło życie tych ludzi. Dzieciaki piszą, że one teraz mają poczucie własnej wartości, mają, wiedzą, jak sobie radzić z tym hejtem, wiedzą, że coś znaczą, że one potrafią, że one mogą. Bo to są cykl wykładów prowadzonych przez ekspertów, bardzo międzynarodową ekipę ekspertów z różnych dziedzin. I jeżeli dzieciaki zaczynają sobie lepiej radzić, ale nawet nauczyciel, który... Pewna nauczycielka napisała po pierwszej edycji, ja pamiętam to bardzo dobrze, napisała, że ona dziękuje za tą akcję i mówi, do tej pory jakby szła pewnym schematem, jeżeli ten przysłowiowy Kowalski się nie nauczy, to mówi, Kowalski, no nie umiesz. Kowalski kurczył się w sobie, on przestawał w siebie jeszcze bardziej wierzyć i jemu się już nie chciało. I teraz ona zmieniła jedną rzecz. Patrz, jak proste rzeczy potrafią zmienić wszystko. Ona mówiła, znowu nie umiesz, zmieniła na Kowalski, widzę, że jeszcze nie przyswoiłeś tej wiedzy. Jak mogę tobie pomóc? I to powodowało, że jemu się chciało. On mówi, wow, ona we mnie wierzy. Ja potrafię, ja mogę. A ta psychika ma tak niesamowite znaczenie. Dużo cudownych rzeczy się dzieje. Ja mógłbym długo opowiadać. I po prostu te wyniki, jakie uzyskujemy i ta wdzięczność ludzi i te zmiany, jakie zachodzą w życiu tych ludzi, powoduje, że... No, możemy pracować każdego dnia, aż się chce robić, aż się chce działać. I jeszcze raz, każdy może zmienić życie ludzi wokół siebie, ale zacząć od siebie. Czasami proste rzeczy, proste nawyki potrafią zdziałać cuda, zmienić zupełnie życie, bo to są tysiące historii. Nie mamy czasu, bo mielibyśmy parę odcinków, żeby popierać kilku historiach. To tak na szybko. Wracając na moment do tego projektu Świadomość Procentuje, to jest przestrzeń, gdzie była luka. I wy jako fundacja ją zagospodarowaliście, bo nauczyciele, no nie czarujmy się, no w pewnym stopniu no ani przestrzeni na to, żeby edukować pod tym kątem. Tak. Nie każdy nauczyciel no, jest w stanie też z całym szacunkiem dla nich wyłapać problem, jaki ale jest. Ale też się świat bardzo szybko zmienia i to oni też się muszą szybko bardzo zmieniać. Metody, sposoby działania, tak, prawda? I nie ma na to czasu. Ja mam, pomijając dorosłe córki, mam jeszcze nastoletniego syna, więc też jako rodzic korzystałam z tego projektu i generalnie placówka, do której chodził, szkoła, do której chodził mój syn, również korzystała, więc nie ma nic piękniejszego, jak ta wdzięczność za to, że się przekazało tylko informacje dalej, tak, bo często o to chodzi, nie zatrzymujmy tych dobrych informacji, tylko idźmy z nimi dalej. Dokładnie tak. A przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo, bo kwestia akceptacji, braku okazywania emocji, tak, to jest problem dzieci, który wynika tak naprawdę z problemu dorosłych, więc... To prawda. Dla dzieci przenosimy to na dzieci. Tak, dla dzieci mamy Świadomość Procentuje, gdzie też jest ukierunkowane dla rodziców i nauczycieli, a dla rodziców stricte mamy konferencje, tak? Dokładnie tak. Tam też są zajęcia dla rodziców, żeby wiedziały, jak z dziećmi pracować, dla nauczycieli. Dokładnie. I trzeba zaznaczyć, że to jest pierwsza, i to mówię z pełną świadomością, pierwsza bezpłatna taka kampania w Polsce skierowana do dzieci, do młodzieży, gdzie tysiące, setki tysięcy ludzi wzięły w tym udział. Bezpłatna kampania.
I teraz ta kampania, ona ma, ta akcja, ta edycja tegoroczna, ona się, my zaczynamy ją, już jakby zapisy się skończyły, chociaż pewnie jeszcze można się zapisać, gdyby ktoś bardzo chciał, to celem jest danie skrzydeł tym dzieciakom, tak? Popatrzcie, jak myślę, że każdy ma historię ze swojego dzieciństwa, gdzie inaczej. Każdy ma jakieś trudne momenty ze swojego życia, z dzieciństwa, jakbyśmy sobie przypomnieli. Myślę, że każdy. Gdyby był ktoś, kto dałby ci rozwiązanie, gdyby ktoś dał tobie skrzydła, dał tobie wiarę w siebie, jak inaczej wyglądałoby nasze życie, jak inaczej wyglądałoby życie każdego z państwa, gdyby był ktoś wtedy, kto wskazałby kierunek, dałby wsparcie, wziął za rękę, poprowadził i ile mniej cierpienia w naszym życiu byłoby, ile mniej cierpienia w twoim życiu by było, jak to życie by wyglądało, o ile więcej mógłbyś zdziałać, o ile więcej mogłabyś zdziałać, o ile więcej moglibyśmy pomóc innym ludziom, ale nasze życie by zupełnie inaczej wyglądało. A chyba o to chodzi. Te dzieciaki są kluczem do przyszłości nas, Polski jako kraju, ale też całego świata, bo to dzieci będą kształtowały, więc ważne, żeby o nich zadbać. I to tak naprawdę była odpowiedź na pytanie, dlaczego warto brać udział w edukacji, w programach edukacyjnych pod kątem tego zdrowia, świadomości, tak, zdrowego stylu życia. I Norbert, co na koniec chciałbyś przekazać? Na koniec chciałbym przekazać, że każdy może żyć lepiej. Jestem o tym przekonany, widzę to od wielu lat, doświadczam tego od wielu lat, na tysiącach ludzi, że trzeba przejąć inicjatywę we własne ręce. Nie czekaj, że ktoś zrobi za ciebie. Ty się zainteresuj. Czasami drobne rzeczy powodują niesamowicie duże zmiany, ale warto zacząć od siebie. Jeżeli ty się zmieniasz, wprowadzasz nowe nawyki, czasami bardzo proste, zmienia się twoja rodzina, bo wprowadzasz do swojej rodziny. Twoi bliscy mogą być zdrowsi, żyć lepiej, żyć szczęśliwiej. I zachęcam gorąco do korzystania z tego, co robi Fundacja World Health Living, do kampanii Żyje Świadomie, do webinarów, do konferencji zdrowia, do wzięcia udziału w kampanii Żyje Świadomie. Mamy też różne publikacje, odporności inne, które pomagają ludziom żyć lepiej. No i podcasty właśnie, podcasty. I tutaj od tego może warto by zacząć. Podcasty pod hasłem Ogarnij Zdrowie można znaleźć. Tak samo jak program Ogarnij Zdrowie. Właśnie, dokładnie w ten sposób. Jak ty nie zrobisz nic, to nic się nie zmieni. Po prostu. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie za zaproszenie. Moi drodzy, dbajmy o to, żeby każdy mógł żyć w szczęściu, w zdrowiu i w miłości. Tego wam wszystkim życzę. Dbajmy o siebie, edukujmy się, zdobywajmy wiedzę i dzielmy się nią. Ku chwale gatunku. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.